Zawsze zastanawiało mnie, czy różnica w cenie sprzętu ma aż tak duże znaczenie. Dlatego dzisiaj zagram na możliwie najtańszej myszce, klawiaturze oraz słuchawkach, a następnie na sprzęcie wartym około 800 zł. Dla urozmaicenia filmu do dwóch setupów mam przygotowane zadania. Jeszcze chciałbym przypomnieć o subskrypcji tego kanału z dzwonkiem, ponieważ ponad 90% osób oglądających moje filmy jeszcze tego nie robi. Zadaniem do najtańszego sprzętu jest, co każdego killa muszę zamienić swój ekwipunek z ekwipunkiem zabitego gracza. Zadanie będzie zaliczone, kiedy wygram grę. Tak więc jak widzicie u mnie już na biurku znajduje się tani sprzęt. Mamy tu jakąś klawiaturę od Della oraz myszkę od Logitecha. Jedyny problem w tej myszce to, że nie ma bocznych przycisków. Ja na boczne przyciski mamy zbindowaną podłogę oraz kill-off. Dlatego musimy przejść sobie do ustawień i wszystko przebindować. Ale jednak, żeby tutaj urozmaicić odcinek, nie będę mógł używać podłogi, ponieważ pod podłogę mam pod bocznym przyciskiem. Tylko jedynie kilo sobie przebinduję, ponieważ no byłoby to za ciężkie po prostu. X-o, dajmy sobie X-o, zapisujemy i możemy grać. Ale dziwnie się klika klawisze, ponieważ one są tutaj jakby takie mega nieklikalne. Zobaczcie, jak one są bardzo wklejone w klawiaturę. A u mnie w głównej klawiaturze, czyli Apex 3 TKL, one wystają mega. Lecimy na spokojnie, wydaje mi się ruiny będzie dobrym wyborem. Dobra, leci tutaj trochę osób. Proszę, żeby to była skrzynka. Nie ma skrzynki, tu nie ma broni żadnej. No to nieźle. Spacja mi nawet nie działa. Spacja nie działa podczas biegu. Albo nie wiem, co się dzieje z tą spacją. Nie działa mi spacja podczas biegu. Co jest grane? Nie rozumiem dlaczego. O, ktoś mnie dojeżdża. Nie mogę się nawet zabudować. Ten gościu się poci, full. On ma pompę jeszcze. Nie mogę tego przeskoczyć teraz. Próbuję go tutaj zabić. Zero ma. I niestety padłem. A co najgorsze, w taki sam sposób zakończyły się moje następne gry. Aż w końcu... A w sumie to sami zobaczcie. Lecę, wydaje mi się, na najbardziej spokojną miejscówkę na tej mapie. A jest to oto to miejsce, gdzie będę mógł połowić ryby i na spokojnie, wydaje mi się, wygrać grę. Leci tu jedna osoba, najgorzej. Muszę zebrać szybko broń. Mam pompę, mam pompę. 83? Leży, mam to. Teraz muszę tą pompę wyrzucić, ponieważ muszę się z nim zamienić ekwipunkiem i teraz mogę od nowa lutować. Dobra, moim planem jest, tak jak wcześniej powiedziałem, łowienie ryb, żeby mieć jak najwięcej leczenia. Mamy tutaj jakieś łowiska, więc ja się od razu zabieram za łowienie. Po około 10 minutach łowienia mój ekwipunek prezentował się następująco. Następnie moją taktyką było... No to co? Czekamy na kogoś. Jednak postanowiłem zlutować tą miejscówkę, ponieważ moje bronie nie były jakoś dobre. Jest miteczna skrzynka, proszę, proszę, błagam, błagam. I dobra, zagram z tej pompy. W zasadzie nie opłaca mi się robić fragu, ponieważ mam, wydaje mi się, spoko loot. A jeśli zabiję jakąś osobę, będę musiał się z nim zamienić całym lootem, nawet tym leczeniem, które uzbierałem. Dobra, widzę, będę się tu kampił obok siebie, mam od razu furę, żeby uciec. I tak przez następne kilka minut siedziałem i kampił mi się w krzaku. Kto siedzie? Dobra, on raczej nie będzie jechał w moją stronę. Żartowałem? Proszę. Jedź, jedź, dobrze, dobrze, dobrze. Na szczęście przeciwnik, który znajdował się bardzo blisko mnie, odjechał. Niestety nie mamy strefy i chyba przejdę się po prostu od razu do niej. I chciałbym szybko znaleźć jakiś kolejny krzak, którego nigdzie tutaj nie ma, ale jednak jest i od razu do tego krzaka lecę i stawiam obok niego furę, żebym jak coś mógł szybko uciekać. Idziemy do krzaka, dobra, siedzimy dalej. O nie, jakiś ziomek jedzie, proszę. Nie, przez mojego krzaka. Dobra, jedzie w drugą stronę, bardzo dobrze. Zostało już tylko 8 osób, a za chwilę idzie strefa i ja lecę do następnego zona. Dobra, boję się, że w tym krzaku będzie ziomek, ale ja postanowię się tutaj schować. Dobra, nie ma ziomka tutaj, let's go. Dobra, musimy się przedostać do następnego zona. Już tym do mnie strzela. Szybciutko uciekamy. Proszę, nie, 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 gościu. Radzicie, są kolejne osoby, a ja totalnie się nie chcę bić. Oni są pod... Nie tak obok mnie. W jaki sposób ja, widzowie, uciekam? Jestem w kolejnym krzaku. To jest zbyt podejrzane. Trudno, muszę je wyrzucić stąd. Niech zleci. Dobrze, zleciało. Tu już nie ma miejsca, widzowie, na pomyłki. Top 3! Osoba zginęła w zonie. I teraz ci się biją i ja mogę wbić na third party. Wbijam się, trudno. To jest ostatni ziomek, jaki żyje. Muszę pamiętać, że nie mam podłogi. Gdzie on jest? On tutaj jest.
Nie mogę skakać. Wmawiłam się w niego. On się już uleczył. No to widzę, może być problem. Dostał? Nie wiem jak tu budować, no. Co ja zrobiłem? Nie. Gubię się, stresuję się, gubię. Nie wiem jak się zabudować, nie umiem. Nie wiem jak się zabudować, to pan nie miał problemu. Czy on na mnie patrzy? Mam też bardzo mało maców. No co on zleciał? Mogę skakać. Czas biegu i to jest tak straszliwie denerwujące. Trudno, bije się z nim. Nie no, bratek będzie siedział w boksie. Znaczy, to samo co ja robiłem chwilę temu. To są 27? To są krak? Leci, zabiłem go! Dobra widzowie, zadanie wykonane. Tani sprzęt mamy już za sobą, więc teraz przejdźmy do sprzętu wartego 800 zł. Klawiaturę to Apex 3 TKL, myszka Aerox 3 Wireless, a słuchawki to Arcvis Nova 3. A zadaniem przydzielonym do tego setupu jest upgrade broni. Na początek mogę grać tylko z szarych broni, kiedy zrobię pierwszego killa mogę używać tylko rzadkich i tak dalej. Zadanie będzie zaliczone kiedy wygram lub zginę używając złotych broni. Od razu chciałbym wyłapać jakiś szary item i chyba widzę szary PM. Dobra, let's go. Macy, siup. Ten jest pode mną. I nie wiem co on robi. Nie mogę go trafić. Dobra, leży. Pierwszy kill. Mogę tylko zielonych używać. Mam gościa ze sobą. Proszę, zielony item. Z tego nie będzie zielonego itemu. No tak, dokładnie tak, tak myślałem. Zeusa też nie mogę używać, ponieważ jest to mityczny. Ja bym bardzo... Mam zielony item, mam zieloną pompę. Lepiej chyba być nie mogło po prostu. Wyrzucam ten item, szary. Dobra, teraz możemy dojeżdżać, ponieważ mam bardzo dużo życia, w zasadzie full. Czy tutaj ktoś B jest? Box. No i siemano, byku. Cześć. Co ty robisz? Dobra, nie wiem co to są za ludzie, ale kolejny kill zdobyty i mogę używać teraz tylko niebieskich przedmiotów. Mam kolejnego typa. Nie mogę go trafić, a mam tylko PM-a. Ja bym bardzo chciał tego... No, jojoj, mocno dostałem teraz. Teraz ten drugi mnie dojeżdża. Nie, nie dojeżdża mnie. Okej, dobra, tego zabił. Pode mną jest kolejny. Ten się chyba wbija na mnie. Powiedz, że on nie leci na mnie, dobra, nie leci na mnie. O właśnie, on o mnie nie wie. Widzowie, robimy akcję. Droma, leży. Mogę teraz używać, tylko widzę fioletowa coś. Co to jest? O nie, co to jest? Nawet nie wiem co to jest. No i chyba jest GG. Ja nawet nie wiem jak z tego strzelać nawet. On się we mnie wbija chyba. Dobra, nie wbij się. Staram się uciec jakoś sprawnie. Muszę mu jakoś zadać damage. Oj! Nie mam już mas. Czy mam, ale bardzo mało w zasadzie. Co, to jest chyba mi koniec. Jak to bije mało. Niech on się ode mnie odczepi, proszę. Tam jest rzut. Złoty, ale mogę wsiąść, będę miał na później. O, jest gościu z lewej. O Boże, nie umiem go trafić. Bo to jest, nie wiem, czy to są boty, czy... Dobra, zerma, leży. Dobra, teraz tylko złote przedmioty. O, widzę gościa.
Czy to będzie wykonany challenge, widzowie? Wydaje mi się, że to będzie wykonany challenge. Challenge wykonany. Teraz jeszcze oczywiście postaram się wygrać grę. Używając w zasadzie tylko... Dobra, będę używał tylko pompy. Nic na daleko nie będę używał. 30. Dobra, kolejny kill. Dobra, dojeżdżam kolejnych ziomków. Leży jeden. Jeszcze drugi tutaj czy się raz. Leży drugi. A może coś będzie z drona w sumie? Niestety nie. O, czy to są shockwave'y? Let's go, mamy pierwszą rotację. Lecimy. Siup. Prosił się instant zboksował. Wyskoczy tu? Nie wyskoczy. Zero. I leży, gościu się już chyba dosłownie poddał. No, jakiś kabel mnie dojeżdża. Siemano. Czemu się w ogóle nie rusza? Co ty robisz, bratku? Dobra, leży. Jakby ja widzę, wiem, że tutaj niektórzy to są serio boty, ale dla mnie boty to są dobrzy ludzie. Jest, widzę osobę. Tam idzie, idzie. Olej, skoczę na głowę. Plum. Siemano. Okej. Leci ktoś, leci ktoś. Tak, 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 nareszcie. Gdzie? No. Jakim cudem on żyje jeszcze? Dobra, zero. To był pierwszy, który ogarniał w sumie. O, jest, jest, jest. Banan, banan, banan. To jest dwójka, to jest dwa banany. Co jest? Nie mogę go trafić. Drugi banan nie ucieka. Ten banan leży. Idziemy do drugiego. To jest kolejny. To, jest wszyscy, to są wszyscy. Dostaję od tego drugiego banana. To? Leży. I został mi ostatni. I ostatni cios. Siemano. Jeszcze nie trafiłem. Dobra. Challenge wykonany jeszcze z wygraniem gierki. Ja wiem, że to byli boty, widzowie. Ja to wiem i jeszcze nie zrobiłem dubla.